Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I w tym odcinku będziemy dalej kontynuować nasz Expert Mode, czyli się resume. Nie będziemy zaczynać od nowa, więc jesteśmy obecnie w Cryptic Castle i będziemy z tym lecieć, jak to mówią. Więc ogólnie Cryptic Castle to jest mój mało ulubiony poziom, jeśli mam być szczery. Niezbyt... Niezbyt on mi się podoba. Muzykę ma fajną, nie powiem, że nie, ale ma taki... Okej, to chyba nie było zamierzone. Ale chciałem się tam dostać. Tak blisko. Jednocześnie... Tak daleko! Nawet. Whatever. Nara, black creatures! Z was zniszczę tutaj na szybciutko. O, już. Okay. Teraz gdzie? Próbuję tych do zapalenia. Więc będą pewnie gdzieś z tyłu. Pewnie gdzie... O, klucz, fajnie. Nie mam pytań. Chyba, że może jak pozwolę na grob, to sobie wypadnie. Nie przechodzi... O, tutaj. No tak. Jasne. Więc myk. Było jasne jak słońce. Dobra, więc teraz shadowowa... W ogóle ile mam żyć? 14. Okej. Okay. Wolałem się upewnić. Nie będę raczej zapalał tych, bo one chyba nic tak naprawdę nie dają wielkiego. A, może jednak. Więc zamienię sobie na chwileczkę. I wezmę mój Kokogan. Od teraz go tak nazywam, Kokogan. Dammit. Raczej wiadomo dlaczego. Nie będę tłumaczył. To jest zbędne. I w zasadzie ten Kokogan tylko biorę dlatego, bo... No nabija mi życia po prostu. Co bądź co bądź super hard mode jest... super hard... Expert mode! Jest raczej... bo mile widziane. Ja czy jest to Queen? Nie ma. Okie dokie. Literature Club. No dzięki, kurwa. Scream. Nie wiem w sumie co tu robi, skoro nie ma nawet dobrej i złej misji. Naprawdę. Nic nie wiem. I po co mi Chaos Blast? Po co mi Chaos Blast? Chaos Control, to chcę, ale... Chaos Blast? Ała. Ała. Nie... Zapomniałem, że też się zmieniają te... Tory lotu. W Expert Modzie, fajnie, fajnie. Powiem, że nie. Dobra, ale lecimy, lecimy. Lecimy, nie zważamy na nic. I czy mi się zdaje, czy... On zdecydowanie wolniej leci właśnie w Expert Modzie. Znaczy ja cały czas trzymam ten... no żeby szybciej leciał, ale po prostu tak... Jakoś wolniej mi tak się wydaje, że
No dobra. Więc tyle mam żyć. 17. Bardzo fajnie. Cieszę się z takiego. Ała. Cieszę się z takiej rzeczy. Jak dużo żyć. Stosowanie wspomaga. No. Come on. Fajnie wyglądają te ataki Shadowa. Oh boy, sekcja platformowa. Na renderwerze. Oh, damn. To będzie ciekawe. Okay. Teraz poczekam na tego. No ja. Haha! Ja nie zrobię? Dlatego to się nazywa Expert Mode, bo ja w niego gram. True story. Naprawdę muszę trochę popracować na moim przekonaniu. Okidoki. Więc to jest tam. I jest też tu. Ja. To było przewidziane, że tak będzie. Możecie przestać z tymi swoimi mieczykami wytętego wbywać się. No, kurde. Teraz to umuszymy. Już nawet użyję tego. Psiu! Psiu! Ściany są bardziej wytrzymałe niż drzwi. Daj mi to, bo co więcej pewnie damage zadaje. No i teraz tutaj. No muszę się wrócić. Teraz coś tu się zrobi. O, dokładnie. To nie było, jakbym mógł się przyczepić do tej ściany i ona by mnie tak przesuwała. Teraz ze sobą, okej. Teraz jest to. Wrócę za chwilę. Nienawidzę po prostu tego. I co teraz? Co? O, teraz tutaj się otworzyło. Teraz tu muszę tego użyć. Teraz. Teraz już zgłupiałem. Teraz tu się coś otworzy. Halo? Cokolwiek. Może tu? Oh, come on! O, ile ciało. Ciu-ciu! Powiedziałbym co innego, ale... Family friendly, te sprawy. Chyba 19 żyć! Oh boy! Chociaż w sumie znalazłem już cream. Czy jak znajdę Cheeza, to już misja mi się zakończy. Co działa? Nigdy w sumie nie sprawdzałem. Chyba nie jest droga do Cheeza, ale whatever. Możemy zawsze skończyć level na najlepszej sekcji z tego poziomu. To jest chyba jakiś skorpion. Nie wiem, nie widzę, szczerze powiedziawszy. Okej. Więc Cryptic Castle zaliczone. Perfect. Perfect. Nagrywam to od razu po Sonic Battle, więc mam jeszcze trochę herbaty.
I teraz co? Prison Island, okej. Lubię muzykę z wyżą. Spoko, Vector. I've got it. I am the ultimate life form. Więc spokojnie. Everything under control. Wiem, co zrobić. Uwielbiam muzykę, po prostu z tego filmu. Ogólnie lubię muzykę z Shadowa. Jest taka mocorna, edgy. Ja lubię taką muzykę. Nie no, ogólnie bardzo Shadow z punktu muzycznego mi się podobał. Praktycznie większość muzyk jakoś pamiętam, to znaczy wynotować ich nie umiem, bo są... Bo Shadow ma bardzo skomplikowaną melodię, ale... jak po prostu... Po prostu je znam, o! Jak ja to mam tu ugasić? Aaaa! Clever! Damn it. Ryp, zaraz co? Dlaczego... Zaraz co? Dlaczego... Gdy miałem ognistą tarczę... Zranił mi ogień. Czy to właśnie przed tym ognista tarcza nie powinna bronić? Ej, to w takim wypadku to ja sobie mogę... Zaraz co? Nie, YOLO robię kompletne po prostu teraz. Tak, powinienem był wskoczyć na tamto, ale mi się nie chce, nawet tam próbować wskoczyć, dalej, tak dalej, i tak dalej. I robimy to. No, Nice. Dziękuję bardzo. Tak mnie w sumie wzięło. Ciekawe jak Shadow gra się na PS4, bo odkryto emulator PS4, znaczy odkryto. Dostaną się do emulatora PS2 w PS4. Jest to tak naprawdę ciekawe. Muszę to zobaczyć, jak na tym Shadow gra. Bo wiem, że Jack i Daxter na tym okropnie działa, ale... Inne gry, jak na przykład Clonoa 2, całkiem dobrze sobie radzą, więc... Chciałem zobaczyć, czy jakoś Heroes i Shadow lepiej działają właśnie na tym niż na oryginalnym PS2. Co nie jest takie trudne do zrobienia. Chociaż przyznam, że w tym odcinku nawet całkiem dobrze sobie Shadow radzi. Nie ma jakichś takich... Okej, jak mam się w tym momencie był sobie dosyć Shadow? Bardzo... Chaos Control! Ale niepotrzebny mi Chaos Blast, chociaż w sumie... Żeby nie było. Moja taka mała ciekawostka a propos języka japońskiego. W Japonii w każdym razie jak to Shadow krzyczy, czyta się po prostu Chaosu Brastu. Chaos Control to jest Chaosu Control. Jakoś w tym stylu. Przynajmniej ja tak to słyszę. Więc taka mała ciekawostka.
możecie się teraz pochwalić, że nie marnujecie czasu na oglądanie gameplayów z gry, tylko czegoś się uczycie. Tak, podwaliłem ten pomysł trochę z livestreamów Sonika. Nie, nawet się z tym nie kryję. Shameless stealing. Okej, testuję, lecę, lejadę, whatever. Aha! Teraz myk i myk. To jest bardzo łatwa sekcja. Ogólnie Shadow jest łatwy, to nie jest trudna gra. Chociaż jak niektórzy ją czasem mi przedstawiali, to po prostu ja się zastanawiałem, jak ktokolwiek może w to grać, że to jest taka cholernie trudna gra, to nie jest w ogóle trudna gra. Nie! Ja chcę mój, nie wiem, to jest AK? Ale nie wiem. Nie wiem. Yum. Kurde, nie wyskoczyłem. Dobra. Hono tu. Ha, przeskoczyłem. Gdzieś tam fajnie. Ale nie jestem. Śmieszy mnie ten odgłos, jaki robi ten taki... No to! W każdym razie. Śmieszy mnie bardzo ten odgłos. Podskakuje. No i skończyliśmy Prison Island. Perfect. Oh boy. W ogóle skoro o PS4 gadamy, bo nie wiem czy wspominałem o tym na kanale, za niedługo będę miał PS4, więc możecie się spodziewać materiałów jakiś. I teraz Circus Park robimy. Na pewno możecie się spodziewać, że będzie livestream z Sonic Forces. Może niekoniecznie z całego Sonic Forces, bo bądź to chcę zacząć na Let's Play, ale powiedzmy takie pierwszą godzinkę gry, żeby po prostu moje pierwsze reakcje na temat moje pierwsze reakcje z grą, żeby przechwycić, bo Let's Play nie będzie dosyć, no nie będzie od razu, bo chcę to teraz zrobić z nagrywarki, żeby to było w dobrej bardzo jakości, jaką jest 1080p 60fps z dobrym bitrate'em, a PS4 nawet Pro, który właśnie dostaję, ma nie dość, że słaby bitrate, to jeszcze nagrywa maksymalnie 1080p 30fps, więc to jest takie trochę niezbyt dla mnie. Jakoś chcę bardzo dobrą jakość z tego uzyskać, więc... Nope! Tak samo jak Mania Plus będzie nie nagrywana z PS4, tak dosłownie tylko będzie nagrywana przez nagrywarkę. Jak tylko powiem. Tak, Mania Plus będzie u mnie na kanale, bo nie będę robił Mani. Już zwykle nie będę od nowa robił Mani, jak co było właśnie założony plan, tylko już od razu poczekam na Mania Plus, żeby wiecie, żebyście... Nie taki. Jednak to był ten Let's Play ten sam, ale jednak nie, bo jeszcze przy okazji będę oczywiście robił Reya, Mighty'ego. No ogólnie wszystkie historie będę robił, tak jak to było zamierzone z normalną manią, że gdzie robiłem i właśnie miałem robić i Sonica, Tailsa i Knucklesa. Wyszło jak wyszło. To już na to niestety nic nie poradzę. Ała. I Chaos Control! No. Wyszedłem z rytmu. No wyszło jak wyszło, po prostu z tą manią. I no cóż. Przynajmniej wychodzi Mania Plus, więc będę miał tak naprawdę pretekst, żeby zrobić ją jeszcze raz, ale żeby to nie był ten sam Let's Play, tak dosłownie. Więc co mówię, będę robił wszystkie postacie znowu, czyli i właśnie Sonica, Tailsa, Reya, Knucklesa, Sonica, Tailsa, Knucklesa,
Mighty'ego i Ray'a będę robił, więc spokojnie z tym. I prawdopodobnie obczajmy ten Encore Mode. Cokolwiek to jest, cokolwiek to będzie. Spekuluję nadal, że to jest Super Hard Mode po prostu, więc może też z tego będę robił let's play, jak robiłem to, jak robię to właśnie i z Heroes i z Shadowem i cały czas się pierdzielam w te bomby. Więc kto wie, może właśnie zrobię z Encore Mode osobny let's play, jak tutaj robię z Shadowem i Heroes. Z swoją drogą z Heroes też w końcu muszę zrobić. What the hell? Co? Zakładam, że to nie jest zamierzone, co nie? Ja się boję teraz. Tutaj stracę dużo żyć. Chyba, że mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy wypali. To działa, z jakiegoś powodu. Oh boy! Udało mi się. Nie, siadę. I did it! You son of a... To długo mi dało. Ale przynajmniej o to się nie muszę przejmować, cokolwiek to jest. Prawda? What the hell? Przydałby mi się teraz glitch z Chaos Control. Przydałby mi się teraz Chaos Control. Jak ja się teraz spinam. I dlatego w Soniku są teraz sekcje 2D. To jest jedyny powód tego. Wystarczyło to zrobić od początku. Dobra, lecimy z tym, bo ja już tu jestem zestresowany. A zestresowany piksel to nie jest nic dobrego. Okej. Okie dokie. Idziemy tu. W ogóle dlatego nie lubię Circus Park ogólnie. Bardzo nie lubię tego poziomu. I tym razem nie będę tutaj próbował użyć Chaos Control, bo nie mam. Ale no. Jadymy! Nie wiem, czemu to mnie bardzo stresuje. Wyglądanie tego tak. Się psuje trochę odgłos z tego szurania. Okej, that worked. No i skończyliśmy Circus Park. Więc to w sumie by było na tyle. W tym odcinku, bo następny poziom w sumie mógłbym przejść do 30 minut, ale no... Nie jestem pewien, zobaczymy w sumie jaki poziom, nie pamiętam. Central City. A to może jeszcze to zrobię. Dobra, zrobię jeszcze ten poziom i... Bo ten poziom jest bardzo króciutki, więc... Jest ok... Ojej, nie bałem się. Ten poziom jest bardzo krótki, więc... Mogę go spokojnie zrobić. Dlaczego to bronią Black Aliens?
black creatures, black arms. Czy to właśnie nie to mam im pomagać? Okay, we get it. They are black. Nice eats, plus. Chciałem coś spróbować, czy nie wyszło. Sad face. Okej, okay, więc idziemy tu. Zakładam, że jak po prostu będę wybuchował te rzeczy tu, to będzie mi dużo łatwiej tym mieć. Oczywiście musiałem coś. Dobra, bazooka, whatever. Przynajmniej taki szybko rozwalę. Ale nie będę... Nie będę na moją waifu broni narzekać. Broni normalnych rzecz jasna. Czyli praktycznie na te maszynówki. No i Chaos Blast! Okej! Okay. Chaos Obrastu! Zniszczyłem nawet ten helikopter. Fajnie. Hugokopter zawsze spoko. Specjalnie mówię hugokopter, jeżeli ktoś nie mówi. A nawet mam bugi, ale w sumie bugi mi nie jest potrzebne. Przecież to nie jest bugi, ale... I Chaos Blast! Nie zdążyłem. Dlaczego nagle się zespałem tutaj? Dlaczego tu nagle były tutaj... Gun, a później się zespełniły Black Arms. Nie ogarniam tego. Chciałem uciec przed eksplozją, bo sam wpadłem w ścieki. Czy cokolwiek to jest. Chociaż w sumie tak naprawdę nie jest tutaj zbyt dużo tych, które mogą... Mogę zassać, więc... Okay, ja Jezu! Już nawet poziom nie wyrabiał z doładowaniem się. Zniszczyłem to. Czy tak jest pewnie? Okay. Będę underestimował. Bogan z siebie. Drama. Tak, mam dramę z Gun. Elo. Pozdro. Dlaczego mi to nie działa? Aha, okej. Okay. W mały tryb paniki wpadłem. Chaosu! Brastu! Nie lubię dubbingu japońskiego w Soniku. On mi jest obojętny. Ale po prostu... Rozśmieszyło mnie Chaosu Brastu. Jak sobie grzebałem w pikach Shadowa. Na którym się po prostu na... Chaosu! Brastu! Więc ty rozwalasz się i nic nie robisz, jak zwykle. Czy... Nice. Okidoki. Nie zakładam, że muszę iść tu. Tylko co mi to... Kalsu Kentro! Dlaczego idę w kółko? I don't get it. This'll just take 3 seconds. Może skrzynię coś? Co jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Ale no... Nie wiem, co to miało się zrobić. Bo zdecydowanie to jest coś... To jest do czegoś użyte. Mógłbyś tak trochę Shadow, no... No przed chwilą co ci się udawało? A może jak w tym roślinie wycuduje? To może się udać.
Nie, to nie może być. Co ja mam tu zrobić? Gdzie mam iść? Teraz wszyscy zapomnieli. Coś dalej? Coś więcej? Okej, nic. Więc idę dalej. Może po prostu źle skręciłem. Tu byłem! Więc nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, uruchomię tu checkpointa. Nie było, wejdę sobie do buggy i jadę. Po co przez świat? Zakładam, że pewnie cały czas się kręciłem w kółko bezpodstawnie i tak naprawdę jedyne co muszę zrobić to rozwalić to, żeby się Goloring zespełnił. Bo to jest koniec poziomu. No dokładnie. Jak też myślałem. A więc, no cóż, to by było na tyle. Następnym poziomem będzie... The Doom. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos Control!